Nic nie widzisz? No, zawiązuję, żeby nie było, że od dołu jeszcze patrzę, bo to zawsze ludzie to sugerują. Słuchajcie, on naprawdę nic nie widzi. Zakładałem to wcześniej i naprawdę przez to kompletnie nic nie widać. Zresztą... Nie podpowiadaj mi, o. Dlaczego mnie tykasz po nosie? Okej, wiesz, gdzie jest gaz, gdzie jest hamulec? Czujesz? Powinien być po prawej gaz. Dodaj gazu. Mam. I hamulec. Dobra. Naciśnij. Okej, ja ci wkładam teraz bieg, tak? Dobra, i co? Chcesz tryb sportowy, czy normalny? A jaki polecasz? Dobra, dobra. Dawaj, zobaczymy, jak ci to wyjdzie. A że mam ruszyć? No już, jedziemy. Mówiłeś, że przejedziesz ten tor na ślepo. Ale nie mówiłem, jak szybko będę jechał. Może być tak? No może być tak. Mam ci podpowiadać i coś ci mówić, czy nie? Staraj się nie, możesz myśleć. To ja wtedy będę... Starał się, patrz cały czas przed siebie, to wtedy będę... Dobrze jadę? Dobrze jedziesz. Nie, no dobrze jedziesz, ale chcesz powiedzieć, że ja mam patrzeć przed siebie? Przed siebie, bo ja będę spróbował twoimi oczami patrzeć, tak jakby to jest takie... No co ty? Spróbuję może szybciej to... Patrz cały czas. Skąd wiedziałeś, że miałem zamknięte oczy? Patrz. No patrzę. Jak zamykasz, to ja nie widzę, no. Może troszeczkę twoimi oczami wyobraźni. No. Ty naprawdę mieścisz się w tych zakrętach. Stary, czy ty wiesz, co ty robisz? Znaczy, dobrze jedziesz, jakby co? Patrz, tak jakbyś ty jechał. Troszeczkę odbiera mi słowa z bardzo prostego powodu, bo faktycznie, słuchajcie, on naprawdę nic nie widzi. To, co robi... Kto zmieścił się? Uważaj. Przepraszam? Miałeś nie podpowiadać. Właśnie, Jezus, ale to jest silniejszy ode mnie, stary. Jak ty to robisz? Żeby nie było wątpliwości. Powiedz, jak będzie koniec kółka. Jestem cały czas w szoku. Dobra, tutaj startowaliśmy. Słuchajcie, on naprawdę nic nie widział. Kupra dojechała na metę cała, więc teraz czas na Stelvio. Jakby pokazałaś już klasę w jednym samochodzie, to jest dla mnie nie do uwierzenia. Próbuj teraz w kolejnym. Dobra. Masz włączony bieg. Czyli mogę ruszyć, tak? Tak. Ruszyłem, dobra. Stary, jedziesz coraz szybciej. Zobaczcie, znowu mogę mu zasłonić oczy i to znowu to kompletnie nic nie daje. Widzieliście coś takiego? No dobra, no jeden zakręt na razie przestrzeliłeś na cały tor. Stary, to jest jakiś wynik rewelacyjny. Staram się, ale wiesz, już dekoncentracja jest pełna. Trochę tutaj słabo wszedłem. Wiesz co, popracujemy nad techniką jazdy wyścigowej i będziesz najlepszym ślepym kierowcą na świecie wyścigowym, jeśli chcesz. Dobra? Musisz się jeszcze nauczyć przerzucania masy i tak dalej. Uważaj, samochód na środku. Zatrzymaj się. Puh. Dobra. Coś piszczy? Wiesz co, daj kierownicą w tą stronę odrobinkę. Puść hamulec. Ona odpali. O. Dobra.